Linia 19. Kierunek. Kozanów do Kerska. Od samego rana jeździmy liniami 18 i 19. Wszystko działa, także bardzo się cieszę. To rzeczywiście jedna z dwóch największych powolnień inwestycji komunikacyjnych tramwajowych we Wrocławiu. Jest bardzo dużo osób podróżujących, także cieszymy się z tego tytułu. Tramwaje jeżdżą, nowa linia od dzisiaj od rana sprawdza się. Cieszy się Pan, że ta linia powstała? Bardzo. Bardzo dlatego, że była bardzo potrzebna. Przede wszystkim były te wszystkie obawy, o przyjeżdża tramwaj koło nas, że będzie bardzo głośno, okazały się bezpodstawne, bo naprawdę jest bardzo cicho. Jestem zachwycona, bo mam bliżej do pracy, szybciej do pracy. Zawsze miałem problemy dojechać na mój Uniwersytet Medyczny. Tak to musiałem jechać w C, jeszcze potem dochodzić 15 minut, teraz jako, że staje mi idealnie tramwaj praktycznie pod blokiem, no i od razu jeździ na kliniki, no to chwilę tam 5 minut się tylko przejść. Też będzie omijał korki. Stałem w korkach, czasami też stałem dość długo na przystanku, no bo jak autobusy stały w korkach, to ja stałem z kolei na przystanku, także w tej chwili jest rewelacyjnie. Krótko w liczbach, zbudowaliśmy 4 km blisko nowego torowiska, z czego prawie 2 km to torowisko zielone. W ramach budowy nowej linii tramwajowej przez Popowice to oczywiście zostały też przebudowane cały szereg sieci podziemnych. Największym wyzwaniem tak naprawdę była przebudowa mostu Dmowskiego, przebudowa ulicy Milenijnej, wszystkich skrzyżowań oraz przebudowa skrzyżowania na Jagiełły Dmowskiego. To były prace najbardziej pracochłonne i one wymagały od nas największego, że tak powiem, zaangażowania.